TVP Info. Czas na prognozę pogody. Marzona Kawa, dzień dobry. Dziś mieliśmy sztormowy dzień z silnym wiatrem w tle. Jutro będzie bardzo pogodnie. Cały czas na pogodę wpływają niże na północy kontynentu, a wyż odsunął się daleko na południe. Stąd pojawiła się także różnica ciśnienia, a w związku z dużą różnicą ciśnienia mamy także silne porywy wiatru. W nocy najmocniej będzie wiać w Karpatach do nawet 100 km na godzinę, w centrum kraju do nawet 70, nad morzem do maksymalnie 80. Ta noc będzie pochmurna, prawie wszędzie bez wyjątku. Poza północnym zachodem, tam opady mają być słabsze, pojawi się deszcz. W rejonach podgórskich będą to opady mieszane, może padać także deszcz ze śniegiem. A temperatura najniższa ma być na Podkarpaciu, to maksymalnie 1 stopień. I lokalnie w rejonach podgórskich niewykluczone, że pojawią się także przymrozki, ale ta temperatura nie będzie zbyt niska. Poza tym 2-3 stopnie na wschodzie kraju do 4,5 na północnym zachodzie. Cieplej ma być tylko na Dolnym Śląsku, tu do maksymalnie 6 stopni, ale proszę pamiętać, że z powodu silnego wiatru ta odczuwalna temperatura będzie zdecydowanie niższa. Jutro na naszych pogodowych mapach bardzo trudno będzie znaleźć słońce i pogodne niebo. Od rana widzialność będą utrudniać się mgły? Nie, o nich nie będzie mowy, dlatego że wieje cały czas silny wiatr, ale pojawią się chmury, na wschodzie z tych chmur będzie padać przede wszystkim deszcz. Na południu to zachmurzenie będzie największe i to może spaść do 10-15 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Nieliczne przejaśnienia możliwe gdzieniegdzie na północnym zachodzie, na Wybrzeżu, Pomorzu oraz w Wielkopolsce. No i cały czas mówimy o wysokiej temperaturze do maksymalnie 9 stopni na Dolnym Górnym Śląsku, 8 na termometrach w Małopolsce, 6-7 stopni w centrum kraju, no i najmniej na północy do 5, maksymalnie 7. Z powodu silnego wiatru, proszę też o tym pamiętać, ta odczuwalna temperatura będzie zdecydowanie niższa. Ciśnienie cały czas niskie i będzie wędrować w dół. Do końca lutego możemy się spodziewać takiej temperatury, a na początku marca, jak mówią prognozy długoterminowe, nawet do 20. Ale nim te prognozy się sprawdzą, nim będą na 100% aktualne, proszę oglądać nasze prognozy w TVP Info. Do zobaczenia niebawem.